To, co stoi przed polskim rolnictwem w najbliższym czasie, to dwa wielkie wyzwania. Przede wszystkim potrzeba konsolidacji i podniesienia dalszego jakości naszych produktów. A drugie wyzwanie to znalezienie odbiorców na te produkty. Oczywiście obydwa te wyzwania będą wspierane z funduszy unijnych, ale wszyscy dokładnie zdajemy sobie sprawę, że ile tych pieniędzy by nie było, to tak czy inaczej będzie cały czas za mało. Dlatego banki powinny włączyć się w pomoc i we współpracę z sektorem rolno-spożywczym i dlatego te wszystkie działania, które podejmuje Bank Pekao. Te działania, czyli specjalna dedykowana oferta dla indywidualnego rolnika, dla przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej, oferta kredytowa, oferta leasingowa, także taka oferta, która ma umożliwić skorzystanie z funduszy unijnych. W chwili obecnej czekamy na nową perspektywę, czekamy na nowe wytyczne, jak te pieniądze będą trafiały do polskich rolników, ale rolnicy nie mogą czekać. Dlatego my już dzisiaj finansujemy rozwój polskiego rolnictwa, finansujemy te wszystkie procesy, które dzieją się w polskim rolnictwie, dlatego współpracujemy z rolnikami podczas szkoleń, dlatego bierzemy udział w imprezach wystawienniczych, w imprezach targowych, dlatego sami zapraszamy przedsiębiorców na spotkania po to, żeby lepiej się poznawać. Ale główna zaleta naszego banku i to dlaczego my włączyliśmy się tak mocno w obsługę sektora, to jest taki fakt, że jako jeden z naprawdę nielicznych banków w Polsce jesteśmy w stanie finansować i rolnika, i przedsiębiorcę, który będzie przetwarzał jego produkty. Jesteśmy bankiem, który potrafi znaleźć nić porozumienia pomiędzy nimi i dzięki temu ułatwić im współpracę.